prezentujemy kamery marki GoPro. Jest to amerykańska marka, która stworzyła kamery specjalnie do użytku ekstremalnego, które w zależności od uchwytów można zamocować na rowerze, na motocyklu, na desce surfingowej, na desce snowboardowej, na ciele rajdera, praktycznie w każdym miejscu, w którym jest to konieczne do nagrania ujęć, które nie można zrealizować przy użyciu normalnego sprzętu. Kamery nagrywają w rozdzielczości 1080p w większości modeli. Jest również model, który nagrywa 960, jest to model tańszy, troszeczkę bardziej budżetowa wersja. Natomiast generalnie najwyższym modelem jest kamera Full HD z rozdzielczością 1080, przy której można jeszcze dodatkowo ustawiać różne inne rozdzielczości. Kąt widzenia obiektywu to jest 127 bądź 170 stopni. Czas działania baterii do 2,5 godziny w optymalnych warunkach. Nagrywamy na karty SD. Muszą to być karty, które oczywiście ogarniają prędkość HD. Wielkość karty od 2 do 32 giga przyjmuje kamera. Jeśli chodzi o format zapisu, to MP4. Wielkość pliku przy jakości HD 10-minutowego filmu jest to około 1 giga plus minus, w zależności od ustawień. W najniższej rozdzielczości 720p jest możliwość nagrywania 60 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, różnego rodzaju uchwyty, tak jak mówiłem, możliwość przyczepienia tak naprawdę na każdym rodzaju sprzętu i generalnie na każdej części ciała rajdera. Dodatkową, jakby uzupełniającą opcją są akcesoria francuskiej marki X-Series. Począwszy od statywów, ładowarek solarnych i uchwytów dodatkowych do GoPro, po płaskie soczewki do nurkowania, kijki do filmowania, statywy i tym podobne rzeczy. Także full akcesoriów, również do obsługi samego sprzętu, czyściki z kart pamięci, czyściki z wejść kart pamięci i tym podobne akcesoria.